No hej, w tym tygodniu zapraszamy Was na wspólną wyprawę do kolejnej perełki architektonicznej Dolnego Śląska. Tu również jak w przypadku Maniowa Wielkiego pozostały tylko mury. Wydaje się jednak, iż wraz z mocniejszą wichurą i one mogą upaść. Mietków leży nad Bystrzycą na Dolnym Śląsku w powiecie wrocławskim w gminie Mietków. Dawniej nazywano go Miodową Wsią, choć późniejsza jego niemiecka nazwa Metkau nieco odbiegała od rdzenia swojego znaczenia. Na przestrzeni wieków majątek w Mietkowie należał m.in. do przedstawicieli rodów von Siglitz, von Schnidel, von Glaubitz i von Pinto. W latach 30. XX wieku posiadłość została rozparcelowana przez Śląską Spółkę Ziemską. Rezydencja, choć stoi bardzo blisko głównej drogi, która prowadzi przez wieś, jest tak mało atrakcyjna turystycznie, tak zapomniana i zapadnięta we własnej niedoli, że trafić tu nie sposób przypadkiem. Latem w ogóle nie widać jej z drogi, ponieważ tonie w bujnej roślinności dawnego parku przypałacowego. Przez wzgląd na swoje położenie pałac w Mietkowie nazywa się dworem obronnym. Miejsce, w którym został wybudowany, faktycznie wygląda na dawne grodzisko. W XVI wieku stała tam wieża obronna, więc fakt ten rozpala naszą wyobraźnię. Dopiero w 1855 roku wzniesiono tu pałac w miejscu dawnego obronnego dworu. Był neogotycki, częściowo kamienny, a częściowo ceglany.
posiadał wieżę w jednym z naroży, która szczęśliwie zachowała się do dzisiaj. Po zakończeniu II wojny światowej Pałac w Mietkowie znalazł się w gestii Gromadzkiej Rady Narodowej. Stan budynku pod jej pieczą ulegał stałemu pogorszeniu. Jeszcze w 1958 roku określano go jako częściowo zdewastowany, a już 8 lat później jako poważnie uszkodzony. W 1969 roku w pałacu istniały jeszcze dwa mieszkania. Cmentarz Koni w Kliczkowie to miejsce unikalne na skalę światową. Pozostałość cmentarza koni i psów, na którym jeszcze w latach 50. stało kilkanaście nagrobków. Miejsce powstało dzięki działaniom jednego z ostatnich właścicieli pobliskiego zamku, księcia Fryderyka zu Solms-Baruth. To właśnie on zapragnął zmienić kliczkowską warownię w cud architektury rodem z nad Loary. Zadanie to powierzył znanemu architektowi Edwardowi Petzoldowi.
Książę był wielkim miłośnikiem polowań i zwierząt, dlatego przy zamku wydzielono teren, który stał się cmentarzem dla książęcych ulubieńców. I to by było na tyle. Do zobaczenia w poniedziałek. Trzymajcie się. Cześć.